Hejka, hejka, to my! Z to mówi! Wyjadacze, Frodo i Deseo i zobaczcie, jesteśmy w Korei! O, ja nie wiem, jest czego... O, już spadła. Nie cieszysz się, że już nie ma Kanady? Cieszę. Czy tam jest woda? Nie wiem, ja popełniłam błąd i nagle po prostu Lara bez mojej wiedzy po prostu spadła w dół, ale spadła do jakiejś wyrwy. Do wyrwy mówisz? Ale ta... Podam mi do wyrwy. Czekaj, no tam nie ma wody. What the heck? No to czekaj, to tu jest jakaś... złapałaś się na rączkach czymś? Bo tu nie ma żadnej... A tu jest coś takiego. Jest takie coś. No tak, ale to... Wtyko i wytyko. O, chyba takie coś chyba zrobiłaś. Nie wiem, czy to to? No po prostu... nagle mi poszła do przodu i spadłam. Dobrze, no to dobrze. No to dobrze, no to dobrze. To chyba jest tam. A tak. No takie, słuchajcie, klimaty, wiecie, baza i te sprawy, o, nie? Tak, a nuta totalnie z piąteczki. A wiesz co, i mnie przerażała ta nuta. Ja pamiętam, jak grałem kiedyś pierwszy raz w sumie te piątkę, nie? To tak, ten odgłos był taki przerażający, taki miałem wrażenie, że zaraz coś tutaj się otworzy, że ktoś wyjdzie, nie? No wiemy, o co ci chodzi. Bo jest w pewnym momencie taki dźwięk takiego jakby... Lasery mnie tutaj... takich otwieranych drzwi, nie? Jest tak, coś takiego tak, tutaj. Tak, jasne, że tak. Ja za każdym razem nie wiedziałam, czy w momentach, kiedy jest idzie? Strażnik na przykład, tak, to tak. Ja nie wiedziałam, czy to jest kwestia tego, czy to jest tylko w nucie, nie? W muzyce? Czy ogólnie ktoś przychodzi? Jest tam tu jakiś notice restricted area. To ja też jestem tu, no. I co tutaj jest? Aha, tu są ognie. Tam chyba trzeba jakoś skoczyć albo się złapać. No kuźwa, trzeba skoczyć i to tak trzeba wiedzieć kiedy. Dużo czasu na skok to za bardzo nie mamy. To się da rozwalić, da się. Tak. Czasem lubię takie klimaty. Zresztą chyba nawet ostatnio gadaliśmy, że tak. Fajnie by było zagrać, tylko żeby było Lara była w tym lateksie, no nie? Czyli coś no właśnie tak, takiego. Wolałabym Larę lateksową. No, taka piąteczka. O, naboje. Taka piąteczka, no. Ona była w Nowym Jorku w piątce? Pamiętasz może? To był Nowy Jork? W piątce? To nie był... Nie pamiętam. Co to było? To chyba był Nowy Jork. Tak mi się może. Jezu, to tak zrobiłem. Aha, no dobra, można i tak. Skoczyłem strzelając w tą kratkę. Aha, tak zrobiłeś? Tak, tak. Ale jakoś tak dziwnie, bo przeniknęła, bo strzeliłem tylko tą dolną. No ale dobra, może można i tak, nie? Bo generalnie jesteśmy teraz na dole tutaj, chyba widzę. Ojej, jest tu ciemno. Ale mamy tych flar trochę. O Jezus, tak chyba nie Central? Nie bez powodu dali te flary, wiesz, chyba. Aha, to są... A co to jest? To można zestrzelić? Co to właśnie jest? Też tak jakoś. Nie, po prostu chyba można tu wejść, tak? Co? To jest przycisk, to chyba otwiera, wiesz? Przycisk? Aha, tu. No jest. A to, nie a to jest czasówka. Szysz w mor. Daj spokój, mi tu z czasówkami. Uwielbiam, kurwa, takie. Jeszcze mi tu czasówki dają. Ty mnie zabiłem? Będzie pełno laserów. Także trzeba się na to przygotować. No nie, no nie potrafię się zatrzymać przed tymi drzwiami, czujesz to? A wiesz co, leciałem na YOLO. No właśnie, ja też chcę na YOLO. No, na YOLO. Aha, nie da się. No, mi się jakoś udało. Dobra, mam. To my tu mamy. A tam skoczyć, nie? Tak, tylko że... Kurę. No nie. Co to, o co tu chodzi? Nie ma to jak skoczyć z miejsca. Zaś się zaczyna. Dlaczego Lara nie chce wejść po tej... Aha, no dobra. No widzicie. Znowu jakieś drabinka, bagi. Nie? No tak, drabinka. Tylko weź tak, wyceluj w środek. Bo ja jakoś tak trochę...
skręciłem na prawo i już nie chciała wchodzić. No wiem, rozumiem. Po prostu, o Jezus, kijki jakieś tutaj. Jezus. Na czym to polega? On takie coś. O, krzywo. Widzicie jak krzywo? Ale tu są kijki, tylko że ona przeskoczy przez te kijki. Znaczy, no złap się łapkami, kręć się, no. No rozumiem, rozumiem. A tylko nie wiem, czy to jest drabina, to można się tego złapać? Właśnie, bo nie chwyciła mi się, tylko na no nie, skoczyła. Ale czekaj, bo może wejdziemy na górę, bo tam jest... No chcę zobaczyć. Ale nie, to zamknięte jest. A, się. Aha, zamknięte. Zamknięte, chyba trzeba sobie to otworzyć. Dobra. To idziemy dalej. To idziemy dalej. Co sobie odpalę flarę, to tu można to rozwalić, coś... ale czy my tu od razu idziemy, czy tam może dalej? Może dalej, tak? I teraz tak, tutaj mamy prosto... No to nie czołgamy się. No nie. Tu jest drabinka. Poszedłem prosto. Prosto poszedłem. Taka drabineczka. Na prawo odpada, bo jest ogień z przyciskiem. Dobra. A tu, gdzie ja jestem, tu jest potrzebny artefakt. Znaczy jakiś klucz. Jeszcze zaraz sprawdzę, czy rzeczywiście... Tak, to klucz. Tak, jest klucz. A tu dalej? No dalej zamknięte są. I zamknięte drzwi zamknięte nie otwierają. Dobra, no to czołgamy. No to tylko czołgamy. No to zawsze to coś, nie? No wiemy przynajmniej, tak? Gdzie co jest. Będziemy się tu gubić jakoś. A czy no? O, tu jest kluczyk. No dobra, takie dziwne rozwiązanie, no ale okej. Ciekawe jacy będą przeciwnicy. O, i tu jest klucz. No, kluczyk. No jestem ciekawa też przeciwników, powiem no, szczerze. No, w takiej Korei. Fire, co? Nie przeczytałem klucz. Pewnie jakieś ognie. Bo po co? Dobra, co wy tu macie? No, pewnie, że... Fajerki. Tak. No, no to jeszcze więcej trzeba było tych ogni nam tutaj dać. O, Bozicku, kochany. Aha, jeszcze lina jest. Tak, wszystko naraz. Czyli już wiem, że będzie ten... A na dole co? Można zejść na dół? Nie. Pewnie nie. Nie, nie, jakieś coś... Ona tam nie doskoczy. Na drugą stronę od razu. Tak chciałabyś. O nie, doskoczy, bo za niski sufit, żeby się tak wybić. To już wiesz, sprytne by to było. To tak nie działa, niestety. Szkoda. Dlaczego się tam? No nie mogę, wiesz co, nawet nie mogę ruszyć się z tej liny. Bo zanim się ruszy, to stopala mnie, nie? Też tak masz? Czy już idziesz na linię? Nie, no jestem na linie. Super. Ja nie daję rady wejść na nią. Może zapiszemy tu. Ja zapiszę na tej. No, zapisz. Najgorsze będzie powrót. No ale dlaczego? Kurde, no przecież te błędy to mnie dobijają. No idź. Ona nie chce w ogóle iść po tej linii. Aha, to zabija, tak? Load. No nie. Oj, podpaliłam się. No idź. Dlaczego nie chce iść? No powiedz mi. Nie wiem. No przecież to jest jakaś pomyłka, dlaczego my od razu musimy mieć jakieś problemy na samym początku? A przypomnij sobie, jak ja miałam problemy z tą liną. Z tą taką wcześniejszą tam u tych Indian. Musiałam sobie, ja chyba wtedy safe wzięłam od siebie. Bo były ognie na środku tej, po środku liny i ja nie dałam rady tego zrobić, pamiętasz? Ja chyba pamiętam, tak, pamiętam, no. No nie chcę pójść, autentycznie stoi mi w miejscu i po prostu słuchajcie, nic, kompletnie, zero niczego. No idź, proszę cię, idź. Ja tylko mam nadzieję, że to nie jest żadna czasówka. Czy trzyma się CTRL, jak się idzie przez tą linę? Oczywiście, cały czas. Dobrze. Idź, proszę cię, idź. Uwielbiam liny w customach. A jeszcze tu mi się ten... Dobra, udało się. Jeśli okaże, że to jest czasówka, to ja dziękuję. To ja już wiem, że ja tego nie zrobię. Wtedy wezmę od ciebie save'a. Ty ode mnie save'a. Jesteś genialna. No i otworzyły się te drzwi, zamknięte. Dobrze. Mam nadzieję, że to nie jest czasówką, bo się wtedy... Przecież to nie mogłoby nie być czasówką. Co jest jeszcze czasówką? To co teraz, ten przycisk w tych ogniach? Nie. Ten przycisk tam, co te ognie wyłączyliśmy. No, to co? To jest czasówka. Aha. A, to ja nie wiem, czy to... Czy o tym mówimy. Patrzcie, jak ona idzie po linie. Patrzcie.
Patrzcie, żeby nie było, że ja coś wymyślam. Idę sobie w ogóle obok, wiesz? Aha. No. Świetnie. Aha, obok. Po prostu. Obok idę, obok Liny. Teraz już jestem przy ścianie. To po prostu jazda tutaj. Ja bym chciała zobaczyć takiego baga. No to widać, ja to nagrałem. Także... No! Nie mogę tej czasówki zrobić. Dajesz to? Czyli to podpala, nawet to takie malutkie. Ja nie wiem... Czy to są te drzwi? Zrobiłam to. A ja nie wiem, jakie... Które to są drzwi? Które to się otworzyły? No tam, co szliśmy tak, był klucz naczołganym z jednej strony. No ale te, później były te ognie, ty tam nie zaszłeś. Nie zaszłeś, nie byłem tam. Wprost, wprost, pamiętasz, tak? Tak, tak. Ja nie wiem teraz, czy to nie jest czasówką. Cholera jasna. Teraz to ja już nie wiem, gdzie się otworzyło, bo nie Jezu, pamiętam. Jezu, nie da rady tu się ten... Mhm. Dobra, to już zlamiwszy. Teraz nie do końca pamiętam. Ja już zlamiwszy. No, no, oczywiście, że tak. Już nawet buchło mi. Jezus Maria. Boże. Pamiętam drzwi. Aha, to może to było tu, gdzie ty patrzałeś, a ja tego nie widziałam. To były jakieś drzwi tam przy tej drabince, czy jak? No tak, na samym końcu tam były drzwi chyba, nie? Czego ona nie chce się chycić tej drabinki? No, nie... Ciekawe, czy to można tak... Właśnie takie coś zrobić, tak chciałem. Jezus Maria, biegnij. No, ale nie zatrzymuj mi się tu. I co ten drugi przycisk daje? Jakąś no, klapę otwiera. No to chyba właśnie ta, co jest zamknięta, mówiłeś. A, to tam, co mi... Tak, to ta drabinka, co... Co z tej liny, nie? Skakaliśmy tak, na to. Tak, tak, tak. Masz to? Tak, jestem tu. Dobrze. Nawet jakoś to poszło, chociaż już miałem rage'a do liny. Tu jest też jakiś przycisk, ale to zapewne też jest czasówka, więc ja to sejwuję. Ale moje chodzenie bokiem, to, no, to musisz to zobaczyć. Ja to zobaczę. To jest mistrzostwo. To teraz, co tu teraz trzeba zrobić? Co się otworzyło? Co się zrobiło? Mówisz o jakimś przycisku, że tu jest. Czekaj, bo ja tutaj nie wiem. Aha, to bo to z tej strony i z tej strony. Tu widzę jakąś apteczkę. Nie. Nie za bardzo wiem, co się stało. Czyżby te, na przykład, nie wiem, ognie się wyłączyły? Nie za bardzo, czaję. Ja, bo nie mogę... Aha, dobra, jest. Nie mogłem zlokalizować. Ognie dalej są. Nie wiem, o co chodzi. No to zrobił ten przycisk. Jest jakiś znak, który... A mówisz, że jakieś prądy, no nie? Tak można by było powiedzieć, że to chodzi o jakieś prądy. Czy to jest klapa? No tam były prądy, ale... No właśnie tam były prądy. Czy nie byłoby dobrze się wrócić? No ale przez te ognie się wrócimy. Aha. Czyli co, skaczemy na linę teraz, tak? By trzeba było znowu. Czemu? No nie wiem. Na jaką linę? Znaczy nie na linę, tylko na ten drążek, tak? O, jak damy radę. Znaczy tu, no właśnie, bo to... Moje rady nie daje rady, chyba że to jakoś naprawdę tak. No, ona się tutaj zapala nam co chwilę. Kurde. Ja myślę, że to się nie da. Chociaż? Nie no... Aha, tu się wyłączyło. Aha. To się wyłączyło. Wiesz co, za tym ogniem, co tutaj bucha, nie? Co próbujemy skoczyć na drążek, to tam na dole zmieniło się z czerwonych laserów na zielone, bo teraz spadłem w te lasery. No dobra, no ale... Ale właśnie, weź tu się wybij teraz stąd. A to nie jest manki? Nie, chyba nie. Jak to zrobić, żeby... No nie, to się nawet złapać nie da. Dobra. Co zrobiłaś? Stanęłam sobie w pewnym momencie takim trochę dalej od tych ogni i bokiem skoczyłam, tak że na dole jest taka, wiesz... Ale... Na dole jest kładka i na to skoczyłam. A, wiem. No. Nie przodem, no bo przodem tak. Jakby ona do przodu bardziej, a tu bardziej prostopadle spada w dół, rozumiesz? Byliśmy na tej kładce, nie? Skakaliśmy tak, byliśmy na niej. No i, no i widzisz, i tutaj są te zielone, nie? No i trzeba rozwalić, wiesz, drzwiczki. Aha, dobra.
Czyli normalnie śmiało możemy zeskoczyć tutaj. No i kolejny przycisk, wow. Czyli tak będzie, na tym będzie polegać Korea, tak? Tylko no i otworzyły się te u góry pewnie. Chyba te u góry, gdzie były... A, nie no, spoko. Tak, 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 to jest to u góry. To jest to u góry aż po drabinę, tylko że tu widzę jakiś powrót jest lepszy. No, 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 Frodo, super. Jesteś taki ekstra. Prosto w te ognie. Na jolo tam. Nie, bo wiesz co, obawiam się, że to jest jakaś... pasówka. No nie wiem, takie mam wrażenie, wiesz? Ale to tu się otworzyło. Tak? I są dwa przejścia, albo na wprost. Olercia. A nie, my stąd nie przyszliśmy. A gdzie tu się wychodzi? Tu. Czekaj, my stąd przyszliśmy, dobra, nieważne. Nie, nie, my stąd przyszliśmy. Dobra. Tylko mówię, no, boję się, że to będzie czasóweczka, no. Oby nie. Ile dają nam czasu na to, nie? Nie no, ja już się w ogóle, wiesz, zatrzymałam 50 razy, także. Nie, źle to zrobiłem. A chociaż... Dziwne, że ona bezpośrednio nie chce na tą drabinę, nie? No. To jest dziwne. No i teraz znowu miałam ten dźwięk, wiesz, tych drzwi i nie wiem, czy się zamknęły, czy co. Nie, to nie była czasówka. No przynajmniej ja popełniłam tyle błędów, że wiesz, no jestem tu. No, 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 ja też, tylko nie w tą stronę poszedłem. No jest, dobra. I co my tu mamy? Tu jest taka wyrwa. Musimy sobie wskoczyć do tego. A można to strzelić, czekaj? Tak. Jak to wygląda? I tam trzeba skoczyć, nie? Dobra. Coś czuję, że po tym customie, w ogóle po tej Korei, to będziemy mieć dość już tych klimatów i... O, a co tutaj apteczka jest? Się tutaj... Zabrałaś tą apteczkę? Malutką? W tym korytarzyku? Oj, tu jest przycisk. O, tu jest czołgano. Otworzyła się jakaś klapa. Tak? Masz to? Nie, jeszcze nie zrobiłam. Nie, nie, bo ja się tu gdzieś czołgam. Aha. A tu jest apteczka. No, teraz mam to. Tylko co tu się otworzyło? Czekaj, tu się otworzy jakaś klapa. Tu? Normalnie od przycisku do przycisku. No troszkę. No jakaś klapa to była. Tak, słychać było klapa. Tu na górze? A tu na górze nie? No właśnie tu. A tu się da przejść na drugą stronę. Wiesz o tym, nie? Na kucaka. Chodź, tu przejdziemy na drugą stronę. Gdzie na kucaka? No. A tu. No, no. Dobra. No. No i tu jest kolejny przycisk. Wow. Jestem zafascynowana. Ja też. Aha. Wiem, co to jest za klapa, tylko teraz kwestia tego, czy idziemy tu, czy tam się cofamy. Ja idę jeszcze tu do góry. Czołgamy. Najwyżej sobie pójdziemy tam zaraz. A teraz pytanie, czy to nie jest czasówka. A gdzie u góry jeszcze? Tutaj jest jakieś wejście, tak? Tak. Pokaż. A tu... A tu można wejść? Aha, można. Bo to może być jakiś, wiesz, sekrecik albo coś. No, wzięłam sobie... Dużą apteczkę tutaj. O shit! Zabiło mnie. O, nie zauważyłem tej pary tutaj buchającej. Gdzie jestem? Aha, tu. Tylko teraz z obu stron można przejść? W sensie, co to znaczy z obu stron? No, bo ta wyrwa jest z obu stron, czy tylko z jednej? No zaraz sprawdzę, dobra, nieważne. Za bardzo wiem, o co chodzi. Wiem, wiem, ja też tak tłumaczę. No nie, bo mnie to zabija. Ile mam tych apteczek? One ze... Nie wiem, ja przed chwilą miałam full życia, praktycznie wzięłam dużą apteczkę. Ale nie loaduję tego. Aha, tu jest ta duża apteczka, no, no, no. A
Aha, obeszliśmy sobie tak po prostu to dookoła. No ale po to, żeby tylko co? No żeby pozbierać fanty. Wiem, o co chodzi. Ile my mamy sobie? No, ale mnie tutaj żre to. To niepotrzebnie, ja tutaj przyszedłem. O. Powiedz mi, czy ty, bo ja mam wrażenie takie, że tak mi się wydaje, że ty zapominasz o tym ruchu. Nie używasz rola, prawda? No nie, nie używam tylko w ogóle. No to tak zapominam o tym, no. Jak to było? To był alt, tak? Nie, to był ten trójkąt. Nie, o to. Wszystko mnie tu zabija. Ale co teraz w takim razie, bo nie kumam. Bo. Do czego mi jest to potrzebne? Co ja mam teraz zrobić? Wiesz może? Nie, bo ja się tutaj jeszcze z parą męczę. Mnie tutaj opary, słuchaj, są. No bo nie za bardzo kumam, po co mi ta klapka tutaj? Po co mi ta klapa? Co się stało? Na powrót? Chyba na powrót. Byliśmy oprócz podniesienia tej klapy, no co? No właśnie, nic. No nic. Na co ta klapa? Nic nigdzie nas tutaj nie doprowadzi? Do czegoś? No ja nic nie widzę. Ja dopiero zmierzam, nie wiem gdzie ta klapa jest. Tu mogę zejść normalnie, bezpiecznie? Żebyś mógł się na rączkach opuścić. Aha, nie? Dobra, no dobra, no. To ta klapa właśnie. Aha, dobra, jest, mam tą klapę, no okej. Okay. No ale co z tym? I teraz co ta klapa? Nie można nigdzie tutaj gdzieś odskoczyć? Pokaż. Ja nie rozumiem. Aż to bardzo. Ale dziwne. Nie czaję. No. Klapa po to, żeby co? No właśnie, żeby co? A jeszcze tam była ta druga droga, jeszcze raz muszę coś sprawdzić. Bo tam były pierwsze, po jednej stronie była para, nie? Te pary tam i ta apteczka. A po drugiej stronie coś było, czy nie? Od tego przejścia. Ale to przejście czołgana to była tylko jedna droga. Jakie to była jeszcze inna droga? No właśnie dlatego pytam, czy tylko jedna droga? Nie, tak, no, jedna droga. Dobra, okej, okay, nie to chciałem to sprawdzić. Dobra, już wiem, co się otworzyło. Tak? Teraz to widzę. Aha. Tam, gdzie była drabinka w podłodze. Teraz widzę. Drabinka w podłodze? Drabinka w podłodze? A, drabinka w podłodze. Znaczy, tam, gdzie drabinka była, to było takie w podłodze, wiesz, taka tekstura. I to się otworzyło, bo wróciłam się tam teraz, gdzie był ten przycisk przy czołganem i teraz to widzę. Za szybą po prostu. Aha. Czyli trzeba tu zejść na dół. Tak. I to było... To mi się było cofnąć. Tu cofnąć się, dobra. O, i... tu się otworzyło. Tak jest. No jestem tutaj, gdzie ta taka drabinka malutka, no. No i tutaj masz otworzone, nie? Przy niej. O czym ty mówisz? Boże, no ta drabinka, gdzie... ta drabinka przy tym rolowanym, no ludzie. Drabinka przy rolowanym? Czekaj, mam cutscenkę. Nie wiem gdzie. Przy drążku. Do jakiej drabinki skakałeś przy drążku? Ja myślałem, że tu jest taka drabinka, taki kawałeczek, taki... A to nie wiem, ja nie widziałam żadnej. Taka pęknięta, malutka taka drabinka. Myślałem, że o to mówisz. To co, mam wejść jeszcze raz na górę tam? No, po prostu masz rzut beretem zaraz. Jak się, jak na tą kładkę, która... Na tą kładkę wejdziesz, która nam się, wiesz... A, chyba ta kładka, to. Która nam się podwyższyła, chyba to musisz przeskoczyć tam. Panowie są, słuchaj, odziani normalnie żywcem wyjęci jak z Metal Gear Solid. Wyobraź sobie, że ona teraz nie chce się złapać drabiny. No. Ale czemu ty chcesz się łapać drabiny? No bo ja muszę tam wejść, bo ja zlazłem na dół. Bo ja myślałem, że mówisz o tej innej drabince. Tam jest też na dole też taka była mała drabinka. No niestety muszę teraz wejść jeszcze raz na górę. Dobra. Byłam prawie całe życie i nie wiem, czy to tak powinno było być, ale to szczegół. I teraz... Nie wiem, czy to się da zrobić tak, żeby cię nikt nie widział, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie, te, na razie się naprowadzające, mnie te naprowadzające maszyny ostrzeliwują. Nie wiem, jak to będzie u ciebie. Mam cutscenkę. Dobra.
Dobra, policjant sobie jakiś poszedł. Ale jak popierdzielona. Tu rozumiem, że ta trzeba Boże. Na łapkach, tak? Tylko co, oni mnie zobaczą, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Panowie ubici. Duża apteczka. Nie takie klimaty metal, czyli solid. Dosłownie. Mogę tu wstać już? Teraz co tu jest? Apteczka. I mam przycisk. Aha, a ta teraz... baza taka dalej, jak tu się przechodzi, to mi się trochę Outlast przypomina te już takie w tej bazie takiej. Wow. Kojarzysz. Wiem, wiem. Na dół czy do góry, cholera. Do tych skrzyń najpierw? Ja nie wiem. Przyjść, bo nie wiem jakie, a to się da wysuwać i w ogóle, nie wiem jakie decyzje mam podejmować tutaj. Ale mnie tu łoją. Jak dojdziesz do rozwidlenia dróg, to idź na lewo w dół, popchamy sobie skrzynki. Dobrze, że zostawiają apteczki. Dobra, zielono tu, zielono tu. Tutaj, gdzie ten policjant poszedł, to nie ma nic, nie? Ten koleś. Chociaż nie, tu jest jakiś przycisk. Co on otwiera? Aha, tam gdzie on poszedł. No dobra. A, to czasówka jest, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Ja tu coś kombinuję ze skrzyniami, ale nie. Jak dojdziesz do rozwidlenia dróg, to idź na lewo w dół, żebyśmy się nie... Możesz oczywiście. No, chyba nie tak szybko. Nie no, jak już tam jesteś, to no spoko. Jestem tu gdzieś. I tutaj potrzeba karty, tak? Tak, ale karty. Idź na lewo. Na lewo. Dobra. Na razie coś kombinuję. Schodzę na dół. Za bardzo nie wiem co. Tak, tak, tak. Czy to zawija te kable? A, i to też nie. Się przesuwa. Aha, tu są takie skrzynie, o tym chyba mówiłaś, tak? O tych skrzyniach. Tu można wejść. Bo niektóre te drzwi trzeba podejść do nich, nie? Żeby można było je... Jaki masz pomysł? No ja tutaj skrzynki sobie przesuwam. No właśnie, przesuwasz, tylko nie wiesz gdzie chyba, co? Nie wiem gdzie i po co tak naprawdę. Jakiś konkretny cel. Czy widzę, że te takie drewniane Aha. można, tak? Za nimi są kolejne, Jezu, ale to będzie zabawa, naprawdę. Co mi to da, że... Co mi to da, że ja tu ją przesunąłem? Aha, że to jest jeszcze jedna. Tam w głąb są jeszcze kolejne, to trzeba wszystko wysuwać, wiesz? Dużo roboty z tym. Tutaj... Dziwne, tu nie ma nic. Chyba, że tam było za tym. Aj, to będą wiewióry na tym panią. Tak, tak, koniecznie. Jezus, ile tu jest ich. To jest. Co? Nie skacz. No, zawiesiło mi się i ona skacze cały czas, tak jakby mi się alt, wiesz. Naprawdę, no i wyszło mi w ogóle escape'em. Naprawdę, znowu mi się coś stało z tą sklawą. Chciałbym to zapisać chociaż. A to nie jest, myślisz, że wina customu? Po prostu masz... Myślisz, że to jest... No nie zrobię tego, przekręciła mi się klawiatura. Jak ja mam to teraz zapisać? No teraz to już w ogóle wyszło mi z gry. Robię teraz. Zawiesiło się. I ja pierdolę. Schemat kolorów zmienia swoją postawę. Wszystko się zjebało. Ale to znaczy dużo klawiszy naraz, tak? Czy jak to wyszło? Nie wiem. Bo czasem tak jest, jak dużo klawiszy naraz. Czy ja się przez to przecisnę? Jak mógłbyś poczekać na mnie? Nie, proszę cię, ja dopiero przesunąłem jedną skrzynkę. Znaczy, no ja teraz nie mam żadnej przesunięcia. Aha, nie masz żadnej. Nie. No. Tak. Nie mam żadnej, muszę się robić na nowo. Tak się wracam. A można w ogóle wchodzić na te skrzynie? Nie. Próbowałaś? Próbowałam. Zapisuję Audacity, bo chyba będę musiała zrestartować komputer, chociaż zaraz sprawdza. Aha, dobrze, to... To wiecie co, to ja sobie tutaj też zrobię cięcie. No, zaraz wracamy do was. Wysiłam grę. Jesteśmy już, także spoko. A i co teraz? Jak to u ciebie wygląda? Jak ten? Jak ci się to zawiesiło, że musisz przesuwać te... Tak, na nowo. Dobra. Ty już masz pewnie... Tak, wpływie. Ja już kończę. No właśnie. To tak potrafisz. Tak, ja już co ja będę. Pytanie, ile tego tam z tyłu jeszcze jest? Bo ty to tam wiesz. Co? Ile tego tam jest?
Znaczy, no tutaj w pomieszczeniu są na razie cztery. Cztery? No dobra. A tam dalej co jest, to ja nie wiem. A przeskakujesz tak boczkiem? Wiesz, o co chodzi? Robisz to. Robię to. Ja też. No jest... Patrzcie, co za leprechu, nic mu nie chciałam mówić. Nie, no gdzie? To jest stara, dobra metoda. Customowi wyjadacza, żeby o takich rzeczach... Tak, wyuczona na challenge'u do TR2. No tam, oj tam. Troszkę. Tu jest karta, jak coś. No ja jeszcze. A co, cztery tylko? Tak, tak, już dobrze, później tam no jest karta. Mhm. No to pewnie do tego czytnika, który tak, tam tak, był. Tak. Tylko wiesz co, to jakieś schody jeszcze były na górę. Wiem, no trzeba tam iść, jeszcze no karty nie będę wsadzać. No ja włożyłem, ale idę na górę. Ciekawe jeszcze trzeba by było popaść, tu pewnie trzeba było po całym tym pomieszczeniu no, akurat, zapewne już. Tutaj mhm. żonglować. My i ten. My i nasze sposoby. Ty, tu jest w ogóle wejście dalej do Jezus, góry. Jezus, co tu się dzieje? Przenika mi tapeta Windowsowska, nie wiem o co chodzi. Jak wchodzę do... O, menu, teraz wszystko. Coś mi się dzieje niedobrego z kompem. Mam nadzieję, że pozwolą mi ukończyć ten odcinek. O, oh, fuck! Znaczy tak, no trochę ich tutaj jest, kurde. Aha, no to ja sobie przygotuję może... Ale na górze tam, nie? A no, ja wiem, przygotuję sobie szopinę. A tu jest jakaś, aha, drabinka, ale jest zamknięta. Zamknięte. Mhm. Tylko teraz pytanie, czy... A, czy jest sens, żebyśmy tu przyszli? Mhm. No ale dobra, wykończyliśmy sobie gości, bo jest wszędzie ogień, słuchaj, tu na górze. Chociaż ten ogień też? Tak, tak. Musimy sobie wyłączyć chyba ogień, jak żeby... dużo? Chyba jeden, dwóch tylko. Dwóch, no, no to już dużo. Okej. Okay. No ale weź się tam rozejrzyj i zobaczysz, że rzeczywiście, nie? Nic chyba nie zrobimy w tej chwili. A nie. Mam rację ja? Pewnie tak. No i nie wiem. No tu się nie pali, to nic nie zrobimy. Pali się. Ale to co ty chcesz, no to idziemy tą kartę użyć, no, tak? No tak, tak, tak. No tutaj trzeba zobaczyć, co tu jest w ogóle. Co tu command? Tu jest jakaś półka. A, i kluczyk jest na tej półce. Czy był gdzieś... Do czego? Było coś, jakieś kluczykowate nie. coś? No nie było. Klucz. To chodzi, że nie było. A w ogóle kluczyk do czego, że tak spytam? Jakieś... Zobacz, co pisze. No właśnie, znowu fire key. No właśnie, no właśnie. Jezu, mój pies jak chrapie, ja pierdzielę. To idę zobaczyć... No gdzie masz? Jaki masz pomysł? Bo tam na górze nie było. Idę zobaczyć, czy tu gdzie te skrzynie pchaliśmy, czy się może te drzwi same nagle nie otworzą, na przykład przed naszym nosem. A no były trigger. Tam, tak, tak, były tam takie drzwi, masz rację. Tylko, że ja nie, podchodziłem. Nie no właśnie, ale ja tak, ale ja myślałam, że jakiś trigger, że jak wzięliśmy, mm-hmm. wiesz o co chodzi. Mm-hmm. Ale niestety nie. Tak, to jest tu, a tutaj nie będziemy ma kombinować tam. No to co? Byśmy musieli się chyba cofnąć, co? Czy no myśl... ale do czego? Gdzie masz coś do włożenia? A co tam było, jak myśmy się... Ja na razie tu rozglądam, jeszcze się wracam raz na górę, wiesz? Wracasz się jeszcze na górę, dobra. Tak. Chciałbym zobaczyć... Bo to mi nie daje spokoju, tam jeszcze może spróbuję wskoczyć. A tutaj, gdzie byli kolesie... Nie, tu nie ma nic. Nie. Tylko był wyłącznie, tylko i wyłącznie był przycisk. A jak wejdziemy sobie na to, to co się stanie? Aha. Także słuchaj, musi coś być tam na górze, no bo ja nie widzę nic innego tu. Chyba, że tu jest jeszcze w międzyczasie. A jakbyś... No tu jest do włożenia klucz. Tu jest do włożenia tam, gdzie ognie? Tak. Mhm. To jak myśmy to zrobili, że nie zauważyliśmy tego? Ja spróbuję tu wskoczyć z tego podestu. Dlaczego jest tu ten podest? Może da się to przeskoczyć tam do tego fire. Może gdzie, ja gdzie ty coś widzisz do włożenia? No da się tu wskoczyć. Hello. Co, na tę no rurkę? Na tę rurkę? Jaką rurkę? Tam gdzie się palą ognie, za tą kratką masz klucz. Wsadzam fire. O mój Boże, tutaj. Aha. Tak, tylko jak ja się stąd wrócę? A jak ty coś, jak tyś tam wlazła? No właśnie z tego podwyższenia, nie? A, tak sprytnie. A ja myślałem, że to trzeba najpierw wyłączyć, żeby tam sobie móc przejść.
A ty to tak szczitowałaś chyba. To nie jest cheat. Cheaty! Nieprawda. Jak można było tak zrobić? To nie są cheaty, po to to tutaj jest. Co robi klucz? Ty mi lepiej powiedz. Nic pewnie. No właśnie jeden ogień tak wyłącza, wiesz, tak. A ten? Ten też bucha mi tu. A, tam wyłącza. No to by trzeba by było skoczyć znowu, tak? Z tego podestu. No to dobra, no co? Aha. Boczkiem. Boczkiem go. To jest jakaś czasówka boczkowa? A to wyłącza, a to? To jest głupie. No i teraz klapa się otworzyła, tak? No dobra. To, że ja nie potrafię stąd wyjść, wiesz? Boczkiem. Deseo, no proszę cię. Wyszedłeś już stąd? Tak, boczkiem. Totalnie stąd wyszedłeś? Tak, tak. Otworzyła się klapa tam na górze, gdzie ta drabinka prowadzi. No boczkiem, no. No dobrze, ale ten cały czas mi podpala tam ten ogień, co bucha. Nie mogę sobie czaić czasowo. Czaisz? Czaisz? Czaisz bazę? No i to mnie podpala. Nie wiem, jak ty tam wskoczyłeś. Przysięgam, że nie wiem. Szona nad bokiem, jak tam wskakuje, to i tak jak akurat staje na środku i to ją podpala. No nie, nie. No nie, no widzicie. Jak nie urok, to sraczka. No każdy z nas coś ma w tym customie, co dobija nas. No nie. Ma opcji. Ja tutaj się rozglądam, ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy tu poszli. No nie mogę tego zrobić. Możesz na chwilę na mnie poczekać? Tak. Świetnie. Poczekam na ciebie. Tak, bo tutaj to jest load, zrobię. No nie mogę, kurwa, przepraszam, bo już się denerwuję. Ja cię już też miałem raz. Nie wiem, czy wiecie, to jest... No ta lina pewnie. Nasze... Ta lina. No było, było. To są nasze, wiecie, limity. No nie mogę, przecież ten ogień jest tak szybki, że się nie da. Nie wiem, jak ty to zrobiłeś. A może nie było tego ognia? Jak to możliwe, że mi się to udało tak? No przecież to jest wręcz niesamowite, jak ty to zrobiłeś. Nie mam pojęcia. Dobra, ja tutaj nie wiem, co tutaj, jak ja to mam to zrobić. Aha, czekam spoko, na ciebie. Teraz wyczaiłam, że można sobie na tym stać w ogóle, ale okej. No to tak, mogłam sobie zrobić od razu. Można na tym stać po prostu. Ale okej, dobra. Daję przycisk ten na zewnątrz. Tak, tak, paliło, i nie? Otwiera się teraz właśnie ta klapa. I teraz, ja wiesz co tak, chciałeś? A jaka klapa? No ta drabinka. Tam gdzie przy drabince, no, tak? No. Jakby to niby zrobić, żeby po bokach, żeby tutaj na boki się odsunąć. Jak będziesz już wchodzić na drabinkę, nie? To nagle są takie wnęki po jednej i po drugiej stronie. Jak się tam dostać do tych wnęk? I w ten sposób na pewno tego nie zrobię. Co? Bo można wejść na samą górę, nie? Ale tam... ja nie mogę się chycić drabinki. A to ze schodków. A ze schodków, ze tak? Schodków trzeba, tak. To bardzo dziwne, bo ona doskakuje do drabinki, ale nie chce się jej chycić, ale no, spoko. To ja też tak miałem, ale to nie na tej drabinie, na tej innej. Chciałbym się ciebie spytać właśnie, jak przejść na lewo albo na prawo. Bo ogólnie jest wejście na górę, na samą górę tam trzeba, na łapkach, taka szczelina jest. Ale jak wejść na boki? Weź ty mi powiedz. Próbuję tak na dwóch, wiesz, łapkach. Nie? Wiesz, o co chodzi? No wiem, o co chodzi. Nie, też nie. Nie chcę się tak jakby przenieść. Aha. Wiesz, o co chodzi? Takie przenoszenie. Tak, spróbuję też. No zrób, ale nie ten. Nie. O, nie idzie. A nie chcę. To jaki mamy pomysł? Tam widzę, apteczka jest. Ani nie chcę przejść na drugą stronę. To jest w ogóle przycisk.
Po prawej jest przycisk, po lewej jest apteczka. No i dupa. No dobra, dobra, idziemy do góry. Na górę. Idziemy na górę. No ale, Ja po prostu proponuję spaść z góry, ale czy to... Nie da rady, bo tutaj właśnie jest szczelina. No to na razie tego nie zrobimy chyba. Dobra, idziemy. To nie ma pomysłu. Ja też nie mam pomysłu. Ja nie będę się tu stresował. Ciemno tu. Musimy sobie flarę zapalić. To, że wyjdziemy tam, wiesz? Może też tak być, wiesz? Także wydaje, że my tam wyjdziemy. Wymyślamy, a... Dobra, tu jest jakaś drabina, zlazłem na dół. No i jest zejście na dół. Ale jeszcze... Aha, tu jest wiatrak. Dobrze. Okej. Okay. No to nie, no to coś spieprzyliśmy. A można by było tak rolem z góry, jak jesteś na kuckach, tak pod kątem. To nie jest Vikings. To nie są Vikings, ja nie wiem, nie. Ale tam teraz są ognie jakieś u góry. Gdzie? Teraz jak zrobiliśmy ten taki... Ten, to tam się jakieś ognie załączyły. Jak z powrotem poszłam do tej drabinki. Tam się jakieś ognie napierdzielają. Dobra, idę zobaczyć jeszcze, bo... Już nie było tam żadnych ogni. Pokaż. Prawda? Nic na razie nie widzę. Co, mam wskoczyć na tą drabinę? Jeszcze raz, tak? Tak, ja bym chciała w ogóle na nią wskoczyć, żeby ona się jej chyciła, wiesz? No właśnie, ze schodów to jeszcze. A, rzeczywiście coś napieprza, no. No ale co nam to da, jak my dalej nie możemy tutaj przejść? To zmieniło, czekaj. No dalej tu ognie są. No rzeczywiście ognie są. Ale tu jest drabinka dookoła. No właśnie, drabinka dookoła. To czemu nie chce iść? Co? Kuźwa, nie mam pytań. Czy my to mamy zbaczone? Kurde, no. Chyba zaraz będzie jakieś cięcie, bo to jest... Nie wiem, jak to moglibyśmy jeszcze ugryźć. Właśnie nie da. Ani w tom, ani w tom, słuchajcie. Ani w tom, ani w tom. Przecież odskoczyć... Jak to cięcia. Odskoczyć przecież do tyłu, no nie ma takiej opcji. Nie, bo tak sobie pomyślałem właśnie, że jeszcze z góry jakby można było tak... No ale to się tak chyba też nie da. Skąd to nie, obi, dobra, to? Ja proponuję cięcie, wiesz? Dobrze, to... Jeszcze tylko sprawdzę ten taki mój plan i... No ten z tym rolem chcesz, tak? Tak, chciałem ten rol zrobić takiego... A nie, bo ona nie robi, aha. Czekajcie, no nie da rady, nie pozwala. Aha, nie da rady. Dobra, to za chwilę będziemy. Słuchajcie. Pewnie krzyczeliście do monitora. Myślę, że tak, bo to było bardzo proste. No. Bo to było proste. Pewnie, że było. A dla tych, którzy nie wiedzą i nie krzyczeli, to zaraz wytłumaczymy, tylko może pokażemy, tylko ja to muszę dojść najpierw. No ja już pokazuję. Nie, ja jestem w tym korytarzu najpierw, na razie. Mam się. Ale już wiecie, widzicie tutaj, o co chodzi. Że to ręce opadają. Nie, się kolejny raz podpaliłam. O, teraz się spieszę. Pomalutku. I tak będzie, że tego nie zrobię. Nie ma co. W tym customie nie ma co się spieszyć. No ale bez sensu, przestało się palić, ona się podpala, czaisz to? Wytłumaczysz mi ten patent? No to jest to taki custom, słuchajcie. Ja nie wiem, czemu on dostał 9,8. W życiu bym nie dała. Też nie. W życiu. Nie ma takiej opcji.
Wiesz, na mnie musiał sporo poczekać. Spokojnie. Nic więcej nie zrobiłem, jak jestem tutaj na tej drabinie. Nic więcej. Nie mam zamiaru iść sam. Gdziekolwiek dalej. Serio. Jak ja bym miał na przykład ogrywać to sam. O Jezus. No i dobra, wychodzę stąd i idę po ten przycisk teraz. Dobrze. No i słuchajcie, musimy ten przycisk jeszcze raz wcisnąć, bo przecież ta klapa teraz musi się zamknąć. No właśnie. I my musimy teraz przez te ognie powrotem i teraz będzie zamknięto przy tej, zamknięte przy drabince i będziemy mogli na boki sobie spokojnie się przedostać, tak? Ot cała historia. To naprawdę było proste. Nie, po prostu wyszło nam z głowy, tak. Że to ta klapa poprzez ten przycisk się tu otwiera i zamyka. Wszystko na ten temat. Ja dopiero idę przez ognie. Dobrze. Ja sobie tutaj poczekam. Jesus. No, przestań się już palić. I tak cię przeskoczę. Nie ma problemu. Podejdziemy jeszcze tam i zrobimy. Ale takie bazowe sprawy, naprawdę Outlast mi się przypomina, te końcowe, tam później jak już ten cały upiór nas gonił. Pamiętasz w tej bazie takiej już tam na koniec? No pamiętam, nie mógłbym tego zapomnieć. Bo to było masakra. Ty to nagrywałaś? Nie, nie. Nie nagrywałam, ale będę kiedyś nagrywać. Po prostu chcę zapomnieć, bo ja w to grałam naprawdę kupę lat temu. A. Ale chciałabym to zapomnieć bardzo. No. Żeby... Ja to znaczy, z kamerą, i tak momentów bym już nie pamiętała. Nie ma nawet takiej opcji, żebym... Aha, zginęła. Ja czasem wracam do tego, jakie to miny waliłem, bo to nagrałem z kamerą, tak, nie? No właśnie, ja też bym w sumie chciała z kamerą. To by było fajne, bo to... Tylko ja bym chciała jakąś, wiesz, do tego czasu dobrą kamerkę taką, żeby w ogóle z moich zmarch nie było widać na przykład. Aha. Albo właśnie shitową. Myślę, że tak. Myślę, że bardziej shitową, nie? Tak. I to taki jeszcze w rogu, taka malutka główka. Tak, właśnie. Słuchaj, ja jestem tutaj na dole i... Ja też już jestem. Ale nie wiem, nie przechodzę tam dalej, nie, tak? Nie. No, nie, dobra, nie to słuchajcie, przejdziemy sobie, ale to już w następnym odcinku. Tak jest. Także trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa.